Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy o 6 dniach Jarosława Kaczyńskiego. Za tydzień prezes Kaczyński będzie mógł swoim podwładnym z partii i z sojuszniczych partii, mówiąc tak obrazowo, naskoczyć. To znaczy, jak już ich umieści na listach, to, drodzy Państwo, będzie takim staruszkiem. Tomek, jak się nazywał ten film, o którym ty tam wspominałeś? Znaczy, widzisz, Janku, tak, bo mi się to skojarzyło, co? Mi się tylko sam tytuł kojarzy, sześć dni kondora, prawda? Ale tutaj ja bym R zamienił na M, ale no, nie puszczą nam tego. No wiesz, mnie to się kojarzy w ogóle z tym podrażający brudni źli. Jarosław ma te swoje 6 dni i walczył o te 6 dni bardzo mocno, jeszcze do późna w nocy przed ogłoszeniem tych, niektórzy mówią, spróchniałych jedynek, to już powiedział, nie, też nie możemy tak mówić, bo się kojarzy z różnymi rzeczami. Z tym jego zdjęciem, jak ma te spróchniałe ząbki, tak? Tak, to wiadomo, tak. Tak jak wiesz, Janku, tutaj taka dygresja, że każdy pracodawca, jak patrzy, jak jego pracownik nie dba o siebie, czy w szczególności uzębienie, to już tak się zastanawia, a jak on zadba o moją firmę? Ale to już taka drobnostka. No i tutaj Jarosław Kaczyński jest, no, tak jak mówiliśmy kiedyś, w roli tego słynnego dziadka, który czeka na odszkodowanie, czy czeka na emeryturę. I oni są spokojni, no pokazał to, i oni czekają, i jeszcze dziadka głaszczą. Zobaczcie Państwo, jak wyglądało to, że nie dopuścili Jarosława Kaczyńskiego do powiedzenia, odpowiadania na pytania. No przecież Hoffman to zrobił w takim stylu, bo oni uzgadniali żeby na razie nie dawać pretekstu do niczego, a wiedzą, że jego stan no, intelektualny jest niezamocny i boją się, że on znowu coś powie o jakichś dzikach, o jakichś bełkatowie. Znaczy, tak jak powiedział, nie, to tak jak powiedział ten, no, napisał, narysował, Andrzej Rysuje, genialny rysownik z Gazety Wyborczej, on po prostu pokazał taki rysunek, jak Jarosław Kaczyński mówi 2200, tam suflują mu brutto, 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 a chłop euro. I to, drodzy Państwo, facet pada po prostu trupem, no bo na to już pieniędzy nie ma, no a przecież prezes nie może nie mieć racji. Ja najbardziej jest mi żal tego Bortniczuka, który, drodzy Państwo, musi imię zmienić w poniedziałek, no bo tam ochrzcił go Karolem. Więc no przecież prezes nie może się pomylić, więc będzie musiał zmieniać. Natomiast, drodzy Państwo, rozwiązanie zagadki. Po co jest ta cała szarada, rozszada związana z przeniesieniem tych ludzi z przeniesieniem. Wyrwaniem ich w zasadzie, Janku, Tak. z tych miejsc, w których oni już przygotowywali się, Tak, pakami drukowali. Tak, a czyli w niektórych to nawet je emitowali. To jest najprościej rzecz biorąc, na przykład kiedy w 1975 roku Edward Gierek przeprowadził reformę polegającą na zwiększeniu liczby województw do 49, kierował się tym, że jak było tam 17 baronów, no to z 9 się było, prościej się było tam zebrać, no niż jednak, drodzy Państwo, 26, 25, bo to zależy po prostu takich, no, że jakaś taka solidna większość, 30, no to jednak trudniej się zebrać niż 9, zebrać taką większość. To jest główny powód. On chce ich osłabić, to znaczy chce ich wyrwać i przenieść. To nie jest Jarosław w czasach, kiedy coś jeszcze tam kumał z historii, on obserwował, on przede wszystkim, my powtarzamy, gdyby to były czasy stalinowskie, to już byśmy byli po 3-4 procesach wewnętrznych, tam już byłaby rozwałka, bo Jarosław by po prostu już tam skasował paru swoich. Pamiętajcie, że definicja wroga w Prawie i Sprawiedliwości na listach tego to jest, uwaga, wrogiem jest człowiek, który sąsiaduje z tobą na liście wyborczej. To jest największy wróg. To nie są ci, którzy tam rywalizują z tobą politycznie. To są po prostu jacyś tam partnerzy
może przeciwnicy, ale wrogiem jest ten, który jest z tobą na liście wyborczej. Jarosław ich przeniósł. Oni są słabi, nawet jeżeli cokolwiek będą wyznaczali. I teraz tak, w zarządów Jagiellonów, to był taki, to zostało zresztą bardzo dobrze opisane przez Stanisława Cata-Kata Mackiewicza. To są książki, które Jarosław Kaczyński może znać. Tam jest opisany mechanizm, w jaki sposób Jagiellonowie na Litwie, przede wszystkim Witold, a po Witoldzie Kazimierz Jagiellończyk, który najpierw, o czym mało osób kojarzy, to był jeden z największych polskich monarchów, być może największy, tylko że on wygrywał swoje bitwy, swoje, on zostawił państwo, nie tylko największe obszarowo tam w historii polskie, ale on przede wszystkim zostawił polskie, no polsko-litewskie, ale on przede wszystkim zostawił, ustawił swoich synów na europejskich tronach, na węgierskich, na węgierskim, na czeskim, tylko że po prostu następcy już nie mieli tej siły, którą miał on. Ale on robił taką jedną rzecz u siebie na tym. Brał swoich znaczy swoich wasali, książąt różnych i takich mocnych magnatów i brał na przykład z Litwy i przesadzał ich zupełnie w inne miejsca, na przykład na Ruś, na Kijów. Dawał im troszeczkę więcej w Kijowie, ale tak, żeby nie było żadnej więzi pomiędzy ich poddanymi a tymi książątkami. To oczywiście jest taka luźna analogia, ale mechanizm, który jest wykorzystywany, jest ten sam. Chodzi o to, żeby te udzielne książątka nie miały żadnego oparcia w ludzie. Żeby taki Bortniczuk w Płocku, on nic nie może. On nie może w Płocku nikomu załatwić roboty. On nikogo tam nie zna. On, drodzy Państwo, jak się zgubi w Płocku, to musi pewnie dzwonić po taksówkę albo, no bo to jest facet, który nic nie wie. Szanowni Państwo, na 45 dni przed wyborami facet z trudem odnajduje miasto, w którym ma funkcjonować. Oczywiście w ten sposób zostali potraktowani wszyscy, nie tylko tych, których Jarosław się boi, ale to wynikało z tego, że trzeba tasować. Po drugie, gdyby swoich zostawił w jakichś określonych okręgach, to by pokazał, którzy są jego i którym jako, do których ma jakieś zaufanie. A Jarosław to wszystkich w ten sposób potraktował. Tutaj sens tego jest taki, o czego to też potwierdza to, co Państwu mówimy, że Jarosławowi grozi zostanie honorowym prezesem. Tomek nawet w materiale wczorajszym o ubezwłasnowolnionym tym Jarosławie, który się podobno strasznie panu prezesowi spodobał, to tam powiedział, w czym jest tutaj największy problem. To znaczy Jarosław, jemu jak przegra wybory, to idzie po prostu w odstawkę automatycznie. To jest po prostu, to jest honorowy prezes, to jest, drodzy Państwo, to jest tydzień, to jest kilka dni. On... Dziękuję, ale to jeszcze, ja tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, no nie wiem, czy się ze mną Państwo zgodzicie i Ty, bo tutaj Jarosław Kaczyński po 6 dniach już idzie, no w zasadzie jego sytuacja zmienia się diametralnie. I on sobie z tego do końca nie zdaje sprawy, bo on cały czas ma przekonanie o własnej charyzmie, o tym, że jego telefon czyni cuda, że on zamienia noc w dzień i tak dalej. I szanowni Państwo, zobaczcie, przecież nawet zachowanie Bochenka, który kiedyś nie odważyłby się, Jarosław Kaczyński, zobaczcie, bo w momencie, kiedy Bochenek wyrwał się, przerwał Kaczyńskiemu, powiedział, że nie będzie pytań, wcześniej robi takie gesty takiego, szanowni Państwo, do takiej sekretarki, która chce pokazywać wszystkim, że ma wpływ na prezesa. No podbiega Jarosław Kaczyński takim śmiesznym gestem, znaczy ja nie będę tak powiedział, nie umiem, te dwa mikrofony sobie tam podstawia wyżej, Bochenek podbiega w trakcie jego przemówienia, mu te mikrofony obniża. On wie, że on zawsze ma ten gest. To jest zrobione, to już nie zmienia postaci rzeczy, to jest zrobione po to,
żeby pokazywać tą swoją pozycję. To jest to. I tutaj przerwał, Jarosław Kaczyński pokazał mu i tak machnął ręką, bo on ma taki gest taki wielkopański, tak kazał mu być cicho, ale jednak powiedział, że jest niewolnikiem. I szanowni państwo, tutaj po tych 6 dniach zaczną się takie awantury, a ci, którzy już będą i tak są niezadowoleni, którzy już są mianowani, mają Jarosława w nosie, oni grają na siebie. Jarosław Kaczyński będzie koniecznie chciał teraz, już wbrew temu, co lubi, wyciszać wewnętrzne konflikty w PiS. Nie wyciszy, bo tam mniej więcej będą wiedzieli, które są miejsca biorące, a które nie. Dlatego do ostatniej chwili chce mieć możliwość, bo on jeszcze teraz słucha, knuje, sprawdza, żeby pokazać, że kogoś jeszcze potrafi spektakularnie ściąć. Proszę Państwa, nie pokazał reszty miejsc. Przecież od tego zależy większość tych że tak powiem, ludzi, którzy dostaną się do Sejmu bądź nie. No, no słuszne, to oni walczą o immunitet, czyli o, no, dłuższy czas, żeby nie byli, część z nich, żeby nie była, nie podlegała prawu, żeby nie mogli być sądzeni, karani, czyli nie mogły się toczyć przeciwko nim śledztwa. Jarosław Kaczyński po tych 6 dniach nie może nic i to będzie spektakularnie uwidocznione. My będziemy to widzieć. Dlatego zresztą Bochenek, jakbyście popatrzyli Państwo na Bochenka, Bochenek może polegać tylko na Brudzińskim. Bochenek już nawet z tego, co wiem, z panem Basią, z Moskalem, no tak różnie. Bochenek tam wkroczył i chce być takim drugim Adamem Hoffmanem. Nie jest drugim Adamem Hoffmanem, bo Hoffman no jednak to jest inna liga. To jest inna liga. Zupełnie co innego. I tutaj, ale pokazał mechanizmy. Zwróćcie Państwo uwagę, pokazał mechanizmy, które tam zapanują. Nie do pomyślenia byłoby dawniej, żeby ktoś zmienił to, co Jarosław mówi. Bo Jarosław chciał jednak udać, że jest fajterem, chciał odpowiedzieć. No, a już samo pokazywanie i to, co Bochenek powiedział, że Roman Giertych spotka się z prokuratorem, a co na ten temat ma do powiedzenia rzecznik, który odpowiada za prezesa. Przecież czy już wie, że prokuratorzy będą dręczyć Romana Giertycha? Przecież to on się zapisuje do grupy przestępczej w tej chwili. Tomku, to ja jeszcze powiem, że to już... Ale wiecie, dlaczego to zostało powiedziane? Bo to jest takie uspokajanie prezesa, bo wie, na co prezes reaguje nerwowo i że prezes im wybuchnie. Dlatego on od razu chce pokazać, nie, będzie prokurator, nie będzie, Giertycha nie będzie. Giertycha po prostu nie będzie, Giertych będzie. To są demokratyczne działania. To powiem Państwu tak. To jest oczywiście będzie, to oni będą każdorazowo, będzie wigwam narad. Natomiast czy im się, czy jak duże koszty poniosą, bo to, że im się nie opłaca zatrzymywać Giertycha, to jest, drodzy Państwo, to ja to powiem tak, to jest bardzo brutalna sprawa. Oni po prostu zrobią po prostu sondaże i będą jechali po prostu z wiedzą tego typu, czy im się, jakie koszty poniosą, bo to, że im się nie opłaca sondażowo, to oni to wiedzą. Natomiast to szczególnie w kontekście pojedynku Giertych Kaczyński, zatrzymanie Giertycha, to jest ileś tam punktów dodatkowych dla Romana Giertycha, to jest ileś rzeczy. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że oni nic nie mają, to znaczy oni będą, właśnie to jest najbardziej zabawne, że Roman Giertych nie jest żadnym podejrzanym i oni, żeby nazywać go podejrzanym, będą musieli mu jeszcze raz odczytać zarzuty, czego oni nie chcą zrobić, ponieważ to oznaczałoby, że od 2,5 roku po prostu są. To jest bardzo taka ciekawa rzecz, drodzy Państwo, no, nie chcę powiedzieć... Nękali go, po prostu nękali. Tak, ale chodzi o Tomku, tylko chodzi o to, że oni nie potrafili przyznać się do błędu. Bo wiecie Państwo, to, że oni nie, to, że te zarzuty są, przepraszam, z 4 liter wzięte, to jest jedno, a to, że one, wiecie Państwo, no na przykład Jakub Karnowski ma zarzut za to, że i teraz to jest, drodzy Państwo, zobaczcie, on jest szefem Rady Nadzorczej. On w ogóle nie podejmował, był szefem Rady Nadzorczej spółce, w której działał, w ogóle nie podejmował żadnych działań, bo szefowie Rady Nadzorczej nie są od tego. Jemu postawiono zarzut za to, że spółka wykupiła ubezpieczenie.
I uwaga, ubezpieczenie się nie zrealizowało. I teraz, drodzy Na Państwo, kolei to są kolejowe spółki, proszę pana. Tomku, to nie ma znaczenia, jakie to są kolejne. Wielkie znaczenie mieć, Nie ma, dlaczego? nie ma. Do czego doprowadzili kolej nawet. Nie, Tak. nie, dlatego że to kompletnie nie ma znaczenia. Chodzi o to, że mają faceta, który był w Radzie Nadzorczej spółki, któremu stawiają zarzuty za decyzję zarządu. Drodzy Państwo, no, szef Rady Nadzorczej po prostu nie. Szef Rady Nadzorczej może być rozliczany z decyzji zarządu, których opiniował ewentualnie, aczkolwiek jak w Polsce tego się w ogóle nie praktykuje. Ale uwaga, ta decyzja zarządu podkreślam, której ma zarzuty pan Jakub Karnowski, to jest taka, że ubezpieczyli spółkę od ryzyk prawnych. Co to oznacza? To, drodzy Państwo, jak na przykład kupimy samochód i chcemy wykupić od ryzyk prawnych, to znaczy kupujemy sobie samochód i zabezpieczamy się, że na przykład, że to nie jest samochód ukradziony komuś i zmienione dokumenty i że kupujemy ten samochód i że nie potem, bo wiecie Państwo, na przykład teraz jest to jest mniej popularne, mniej tego, bo już jest trudniej podrobić dobrze papiery, ale w latach 90. nagminne było, że ktoś kupował samochód z przebitymi numerami i potem był problem, jak mu znaleźli to. To znaczy on wtedy wydał swoje pieniądze, a auto nie było jego, bo auto należało do tego, komu je ukradli. I to on miał ryzyko prawne. I gdyby był ubezpieczony i tego. Więc jak kupowali spółki w Czechach, to powiedzieli ryzyko prawne. W takim wypadku ryzyka prawne to są różne kontrakty zatajone, że nieujawnione rzeczy, które kupujesz i które zaczynają, przechodzą na ciebie. No krótko mówiąc, takie wszystkie tajemnice spółki, o których nie wiesz, których nie do tego. No więc oni stawiają im zarzut, że okazało się, że ubezpieczenie jest niepotrzebne, ponieważ nic nie zostało wykryte. Czyli, drodzy Państwo, to mniej więcej brzmi tak, tutaj stawiamy firmie na przykład, która wykupiła ubezpieczenie pożarowe, stawiamy jej zarzut, że ponieważ w danym roku nie było pożaru, to wykupienie ubezpieczenia przed pożarem było po prostu działaniem na szkodę spółki. I pomijam już teraz, i teraz ten drugi wątek jest tylko do tego, że zarzut postawili facetowi, który w ogóle nie ma merytorycznych uprawnień w ogóle tego. Zrobili to tylko dlatego, że inaczej musieliby po 5 latach, czy tam 6, przyznać, że to, co wcześniej zrobili, było kompletnie zd, bo tamte zarzuty wycofali, więc dołożyli nowe, żeby coś było. U Romana Giertycha sytuacja jest taka, że oni musieliby się przyznać, że on nie był, bo teraz tak, bo to, że on ma zarzuty z 4 liter, to nie przeszkadza mu je postawić. No, no drodzy Państwo, no mogą postawić sobie te zarzuty i mogą sobie trzymać człowieka pod zarzutami. No Tomek jest 5 lat pod zarzutami, dopiero teraz, jak znaleźli sędzię, która ma akcję Telewizji Republika, to dopiero teraz proces może ruszyć. Drodzy Państwo, no bez sędzi z akcjami Republiki trudno było sądzić Tomka. To musi być sędzia, który ma głębokie przekonanie co do słuszności rewolucji pisowskiej, no bo, drodzy Państwo, w rewolucji pisowskiej wina, tak jak ja rozumiem to, co mówi Jarosław, wina po prostu zależy od potrzeb partii. To jest sprawiedliwość pisowska. Wiecie Państwo, to było tak jak, to jest ta dialektyka marksistowska, tylko w praktyce pisowskiej. Jarosław Kaczyński mówi, że oni muszą wprowadzić praworządność, bo nie może być tak, że sądy, bo taki jest sens tego, że sądy zasądzają coś przeciwko niemu. No, on powiedział, że Brejza jest kryminalistą, a Brejza śmie go podawać do sądu i sąd apelacyjny śmie uchylić decyzję sądu pierwszej instancji o tym, o odrzuceniu w ogóle sprawy. No jak taki sąd może w ogóle funkcjonować? Rozumiecie? To jest podejście Jarosława. No przecież to jest jasne, że sąd nie rozumie praworządności pisowskiej. W praworządności pisowskiej zaczynamy od tego, żeby sprawdzamy, kto kogo pozywa, ewentualnie kto ma jakie zarzuty i kto oskarża i na tej podstawie następnie decydujemy o tym, czy kto jest winien, kto jest niewinien, kto ma komu zapłacić. To liczy się przede wszystkim, główny fakt, który trzeba zweryfikować, to jest kto, a nie co. Jak już będziemy wiedzieli kto, to już będziemy znali wynik. To są te kwestie Jarosława Kaczyńskiego. Ale wróćmy do 6 dni Kondora, w sumie cały czas przez R. To był, drodzy Państwo, taki film o pracowniku takiego analityku agencji CIA. Potem zrobili remake tego pod hasłem 3 dni Kondora jako serial. Natomiast
No sens tego był taki, że panowie potrafią ofiarą jakichś tam wewnętrznych rozgrywek. Natomiast my tutaj używamy, bo to fajnie taki tytuł, drodzy państwo. Ale to był facet, który czytał książki, Jarosław nie czyta książek już. Tak, to To był prawda. taki, Jeszcze także jakiś czytałby absolutnie coś nie można nowego. kojarzyć z tym Tak. analitykiem CIA, nie można kojarzyć Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą Absolutnie. gdzie, no, Redforda kojarzy z Kaczyńskim, nie no. To jeszcze Jak żyje. to, jak Jakby się dowiedział, to chłop to by się coś dowiedział. brązowego do twarogu, no, wiecie państwo co, tak. No więc, ale chodzi o to, że za tydzień, to tak jak Tomek mówi, za tydzień będą mieli go w czterech literach, a jeżeli ta cała konstrukcja się zawali 15 października, to Jarosława po prostu już nie ma. Po prostu koniec. Zresztą oni, drodzy państwo, bali się tego Jarosława Kaczyńskiego po prostu okazyjnie. Więc no on jest słaby po prostu. On nie ma, to świetnie wyjaśnił Wojciech Sadurski, profesor, który znał go od czasów młodzieżowych. Jarosław Kaczyński tytanem intelektu nigdy nie był i moment, w którym jego naturalne zdolności intelektualne, które nigdy nie były jakoś super genialne, zeszły w dół, to on zareagował na to ze swojego punktu widzenia bezpiecznie, ale z punktu widzenia struktury bardzo źle. To znaczy obniżył poziom swoich współpracowników, żeby czuć się komfortowo, żeby nie odczuwać dyskomfortu związanego z tym, że otoczenie go przerasta. To, drodzy państwo, to Ale jest. Janku, tutaj jest taki mikrospisek. Jarosław Kaczyński, mam nadzieję, że się zorientuje. Jak nie, to ja panu, tutaj panie Jarosławie, już pana uświadamiam, żeby pan był zadowolony. No, bo Wąsik panu tego nie powie. To jest wcześniej, ale to jest potrzeba, żeby pan wcześniej wiedział, bo pan ma te słynne 6 dni tych spróchniałych jedynek, czy tam tego nie ptaka. Panie Jarosławie, to jest taki mikrospisek, bo jak pan wie, został pan ostatnio ukarany naganą. Został pan ukarany i razem z Łukaszem Mejzą, naganą w Sejmie za to, że pan na wiecu w ten sposób mówił o Donaldzie Tusku. I według mnie, Jurek, to jest jednak taki pełzający spisek, bo panu tłumaczą, że to wizerunkowo dla pana jest lepiej, że pan jest tak jak inni posłowie, że pan jest taki. Nie wyróżnia się niczym. Pan jest skromny, że pan przyjął tą naganę. Przecież pan wie, że tą naganę mógł pan sobie w Sejmie, że tak powiem, nie dopuścić do tego, żeby tej nagany nie było. A oni tą naganę panu zrobili jeszcze dlatego, żeby mieć na pana argumentację, no, przepraszam, na czelniku, czy tam, jak oni tam inaczej jeszcze mówią, Jaryco wieczorem. Może na razie uspokójmy się, bo już była ta nagana i żeby tego nie wyciągać, żeby tego nie wiązać. Pan się mógł nie zgodzić na naganę. Oni pana podpuścili na to, że pan się zgodził, bo pan powiedział, nagany nie będzie koniec. Ale pan się zgodził, bo oni panu wytłumaczyli. Widzi pan, jak oni pana powoli, powoli, powoli grillują? Musi pan zobaczyć. To tak to wygląda. I później powiedzą, nie, no, ale no, teraz sytuacja się zmieniła i musi wódz tak, no, mniej z ludźmi, mniej, albo tylko kiwać głową, na przykład jak z tyłu tam ktoś szczotką dotknie, powie tak, nie. I to już na tej zasadzie będzie wyglądało, a później wydaje mi się, że będą problemy ze zdrowiem. No, naturalne, no, wódz zmęczony, tak. Może jakiś sulejówek panu znajdą. Jeszcze, chociaż na 2 miesiące, nie wiem, czy to będzie. No, kampania będzie taka, jaka była. Także ja nie wiem, czy Roman Gierek będzie częścią uczestniczył w kampanii, czy pan. Bo pan w Kielcach, panu się wydaje, że pan w Kielcach działa w ten sposób, że będzie więcej mandatów. Obawiam się, że może pan być w błędzie. Może pan nie działać tak, że będzie więcej mandatów. A poza tym ci pana podwładni zaczęli rozumieć jedno, że ludzie mogą na nich nie chcieć zagłosować. To jest poważny kłopot. I rzeczywiście te pierwsze, drugie, tam trzecie miejsce na liście jest miejscem biorącym. A ich ilu tam pan ma? Niech pan pomyśli. Ale Będzie Tomku, z tego wielka awantura już za chwilę. bo wiesz, bo tutaj też być może na przykład chodzi o to, że na przykład taki Bortniczuk może w takim Płocku po prostu nie wziąć mandatu. Że ludzie po prostu wezmą i ominą, że PiS. Pamiętaj, że ma Wąsika. Wąsik mu niezwykle pomoże. Wąsik jest bardzo. Tak, on Pomaga jest. Bortniczukowi, bo Wąsik jest.
Tak, tak. lubiany przez ludzi, teraz sobie robi świetny PR, to naprawdę to No, to pomaga. prawda, tak. Tak. Maciej Woźniak. Wąsik to jest ta lokomotywa. No. A burtniczu będzie z tyłu, będzie węglarką. Czy jak to tam się określa? Tył powiadasz, dobrze. Nie, Natomiast... no wiesz, no, Dobrze, to dobre. jedno widać, że ta lokomotywa ma pełny tender. Pełny tender, taki coraz bardziej. I czerwona, rozżarzona. Tutaj to, co on zrobi, to, co zrobi Jarosław Kaczyński, to ma na celu tylko i wyłącznie zabezpieczyć jego. To jest gigantyczne osłabienie baronów. Nie każdy z tych baronów przesadzony do obcego miasta sobie poradzi. Ziobro sobie poradzi. Po drugie, Ziobro ma markę na przykład taką, można powiedzieć, bardziej ogólną, krajową. Ale taki Bortniczek, drodzy Państwo, w tym Płocku, to powiem Państwu, no... Wiesz, wyrwany z Rzeszowa Kuchciński, ze swojego matecznika i zrzucony Ziobro w kontekście tych różnych afer. Ale znaczy powiem Ci w ten sposób, że Ziobro sobie, nie no, Ziobro sobie poradzi z głosowaniem, znaczy on się obroni, znaczy w sensie wejścia do Sejmu, Nie natomiast... wiem jak całe KKO. Nie, zobaczymy jak Tak. KKO KKO to zagłosuje. mniej, ale Ziobro sobie poradzi, no bo mówię, że Ziobro ma ten brand jednak dosyć, nazwijmy to, ogólnopolski. Zły, dobry, ale tam w Rzeszowie sobie poradzi. Natomiast, tak jak mówię, Bortniczuk w Płocku to jest mój kandydat numer jeden do niewzięcia mandatu. I może go tam, wiecie Państwo, bo to jest tak, że są też tacy ludzie, którzy po prostu głosują według tego, że tam od góry leci. Natomiast trudno powiedzieć, jak bardzo zdyscyplinowane są te struktury, które po prostu na przykład przyjdą i powiedzą, wiecie, ale on nie jest nasz tak do końca, no bo wiecie, on jest od tych koalicjantów, zostawcie. Gowina, co tam wiecie, od Gowinowie. Gowin zdrajcą się okazał. Ja. To jest... To jest ten klimat. Jarosław po prostu, drodzy Państwo, walczy o życie. I to jest tak, że niby on zbiera te punkty. Zobaczcie, że idzie do, stara się tak to tłumaczyć, że on nie ucieka przed Tuskiem, tylko walczy o dodatkowy mandat. Szanowni Państwo, ten dodatkowy mandat ma. Mieliby dostać właśnie, że mieliby zmobilizować. Ja, drodzy Państwo, mam inną informację. Otóż Jarosław może mieć się naprawdę bardzo mocno zdziwić wynikiem Romana Giertycha, ponieważ rozpoczęła się już akcja w internecie pod hasłem, że biorę zaświadczenie i jadę do Kielc głosować do Romana Giertycha. Więc może być, drodzy Państwo, nastąpić dziwne przemieszczenie elektoratu. Bo wiecie Państwo, taka koncepcja, że oczywiście bardzo trudna do osiągnięcia, życzę Romanowi tego z całego serca, ale to drodzy Państwo, to nawet nie byłby cud nad Wisłą, w tym sensie, że wiele w tym cudzie w roku 1920 to nie był żaden cud, to był po prostu świetny dowódca, który nie spanikował. Mówię o generale Tadeuszu Jordanie Rozwadowskim, który był faktycznym dowódcą. Tam problem polegał na tym, że tam spanikowano. Dziś te wszystkie lewe sondaże, które publikuje Kaczyński, to jak mi tłumaczą wiewiórki niektóre z Nowogrodzkiej, które mają Jarosław Kaczyński, to, drodzy Państwo, jest tak jak zaraz jeszcze wrócę do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która się strasznie zdenerwowała naszym konkursem. Nie wiem, dlaczego oni, bo nam powiedzieliśmy o tym, powiedzieliśmy o jakimś funkcjonariuszu, drodzy Państwo, ale to najpierw jeszcze dokończę myśl z Jordanem Rozwadowskim, to tam po prostu Polacy mieli więcej wojska w linii, tylko problem polegał na tym, że to wojsko uciekało. I Jarosław Kaczyński po to, żeby mu wojsko nie uciekało, on chodzi i opowiada o tych sondażach, o tym, czyli krótko mówiąc, kłamie do tego, żeby to wojsko nie spanikowało, bo jak wojsko zobaczyłoby sondaże typu 23%, to, drodzy Państwo, Jarosław po prostu by nie utrzymał tego. Tutaj te wszystkie sondaże, które oni tam publikują, lewe, tam 37-40%, to ma wszystko na celu uspokojenie własnego elektoratu. No oczywiście jak fajnie, że się, jak się znajdą jakieś łosie, które się nabiorą z opozycji, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie stratowali Jarosława. Po prostu, bo to, drodzy Państwo, jak się zaczną pojawiać prawdziwe wyniki badań, to Jarosław może mieć problem, dlatego że są ludzie, którzy wiedzą o tym, że 60 dostają tylko ci, co są na początku. Później już coraz trudniej. I
Miejsc coraz mniej, tak. Miejsc coraz mniej, a teraz wracamy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zrobili to. Nie szczepionka. Nie wiem, dlaczego oni się poczuli tacy tak bardzo zdenerwowani, bo zrobiliśmy, przypomnę, drodzy Państwo, konkurs. Panie Jarosławie, bo Pan ostatnio zaczął mówić ludziom, że my, zeszokowany tam do otoczenia, że my mówimy prawdę z Tomkiem Szwajgiertem. My zawsze mówimy prawdę z Tomkiem Szwajgiertem. To, drodzy Państwo, my zawsze mówimy, że dziennikarze to mówią, to wiedzą, co to mówią, a nie mówią to, co wiedzą. Czyli jak już mówimy, to mówimy po prostu to, co wiemy w 100%. Zresztą, gdybyśmy było inaczej, to byście brali te nasze rzeczy, pokazywali, że my kłamiemy, a tak nie możecie. Więc, drodzy Państwo, zadaliśmy pytanie, gdzie umieścili i na jakim stanowisku Wąsik z Kamińskim faceta, który przyłożył podwładnej do głowy broń po pijaku. Nie wiemy dlaczego, w sprawę się bardzo mocno zaangażowali teraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, krzycząc, że robicie sobie krzywdę, czyli w cudzysłowie nosząc do nas tego typu informacje, że i tak dalej, i tak dalej. Więc, drodzy Państwo, konkursy są dwa. Jeszcze to nie wiadomo, jak to między dwójką ludzi jest, to może jakieś taki wiesz, no różne gry i fetysze są takie tam. Tak, No. tak. Więc pytanie jest pierwsze. Gdzie jest funkcjonariuszka? Pytanie drugie, cały czas nierozwiązane. Na jakim stanowisku jest funkcjonariusz? I pytanie trzecie, kto mu wydał pozwolenie na broń? I kiedy? To już dodatkowe trzecie dokładamy. Bo wiecie Państwo, człowiek, który po alkoholu przestawia innemu człowiekowi, bez alkoholu, ale po alkoholu przestawia spluwę do głowy. W każdym razie sam zainteresowany wrzeszczy, krzyczy, że to jest szantaż. Ale no, jak można kogoś szantażować? Ja myślę, że gdyby, jak on już jest na trzeźwo i dochodzi do wniosku, że my wiemy takie rzeczy, to jest taki fajny sposób, żeby się pozbyć tego, nazywa się dymisją. To jest tak, jak człowiek usiądzie i pomyśli sobie, czy ja powinienem piastować stanowisko takie, a takie, jak po pijaku po prostu robię takie rzeczy? Szanowni Państwo, ten człowiek, teraz numer dwa, ma ksywy, jest nazywany przez podwładnych chlorianem, bądź też małym chlorem. To jest, drodzy Państwo. Jeszcze mamy 45 dni, drodzy Państwo, do tego. Rozwiązanie zagadki nastąpi. Więc niech, że tak powiem, panowie, opanujcie emocje. To nie jest, uwierzcie mi, że to nie jest na was największy problem. Ostatnio, drodzy Państwo, pośmiałem się z mecenasem Gierkiem przez telefon. Nie osobiście, nie musicie wpadać jeszcze. Pośmiałem się po prostu z tej całej obstawy, która szuka, że tak powiem, myśli, że są jakieś fizyczne taśmy, które po prostu fizycznie zostaną, nie wiem, przybyły tutaj, czekały, zostaną przyniesione, wykopane z mapy skarbów. Po prostu mieliśmy z tego po prostu jakiś kosmiczny ubaw. Bo, drodzy Państwo, to też jest taka informacja. Padł blady strach po prostu na Jarosława Kaczyńskiego, że taśmy pójdą. Ale nie tylko na niego. Ziobro też się boi. I, drodzy Państwo, to są takie, że taśmy. I nie wiedzieć czemu wytypowano. Ja już nie mówię, że panowie, pośmiałem się też zresztą dzisiaj z innym dziennikarzem, akurat przez telefon, mówiąc, że to te samochody, co stoją u mnie, to powinny stać u ciebie, bo ty by... Janku, wiesz dlaczego, o co to chodzi? Bo oni nas podsłuchiwali, żeśmy sobie często żartowali, a to było celowe, że ty mówiłeś, że ty jesteś jak ta wywiórka, która zakupuje orzechy i czasami nie może już do nich trafić. To ty mówiłeś tak o mnie. Ale to... To było celowe, nie? Szanowni Państwo, Janek nie ma demencji i po pierwsze orzechów nie zakopuje. Zakopywanie orzechów to jest kliknięcie w po prostu. To, drodzy Państwo, jest tak. Czasami jest z chmury wychodzi. No, widzicie, tak. Czasami to jest ja tak. Ja wam to samo pokazałem dowody, pokazując, przynosząc. Sądziliście, że już tego nie ma. No, przez to płacze wasz główny świadek, który mnie oskarżał, bo miało nic nie być. A miało jest. Taśmy nie być. Miał taśmy nie być, bo, drodzy Państwo, świadek opowiedział, jak wyglądała rozmowa, w której ja też brałem udział. Nakłamał, po czym wjechała taśma z rozmowy. I teraz jest problem, drodzy Państwo. Nie dość, że nie ma aktu oskarżenia, to ich świadek powinien już mieć zarzut składania nieprawdziwych zeznań.
On tylko westękał, ale obiecaliście z Tomkiem, że nie będziecie nagrywać. No i w sumie to co podaliśmy, ja powiedziałem prawdę, bo ja nie nagrywałem. A ja nie przypominam sobie, Tomek, żebyś ty obiecywał, że nie będziesz nagrywać. Ja nic nie obiecywałem. Ja obiecałem, ja dotrzymałem słowa. Tomek nagrał. Szanowni Państwo, natomiast wracając do Jarosława Kaczyńskiego i jego problemów, no to jego główny problem, drodzy Państwo, polega na tym, że cała ta struktura, cała władza Kaczyńskiego opiera się na autorytecie. Moment, w którym, bo Tomek już mówił o tym, że on, no, nie wszyscy kupują wersję o tym, że pisma 40%. Drodzy Państwo, to jest tak, jak ja wszystkim mówię, jeżeli pisma 40%, to po co uchwalają ustawę, która daje władzę Dudzie? Taką władzę realną, że nie mogą wymienić prokuratora krajowego bez zgody Dudy, że uwaga, Duda będzie teraz mógł im blokować odwołanie każdego urzędnika i powołanie każdego urzędnika. Przecież Jarosław Kaczyński nie cierpi Andrzeja Dudy. Drodzy Państwo, no, nie możemy Wam powiedzieć dlaczego, naprawdę nie możemy, ale to nie dlatego, że się cenzurujemy, to są niektóre informacje, które po prostu sprawiłyby, że ten kanał, to nie, ale film mogliby nam zawiesić. Więc po prostu Jarosław Kaczyński ma po prostu osobiste powody do tego, że go nienawidzi. I uważa go za niewdzięcznika, bo są dwa, bo o tym drugim możemy mówić. Jarosław Kaczyński mówi sobie tak, wziąłem to zero, zrobiłem to, ulepiłem, postawiłem po prostu na miejscu, a ten, i tu następuje litania przekleństw, zawetował mi ustawę o sądach. No po prostu tak. I teraz my się wszyscy bujamy z tymi sądami, bo tak to byśmy to zrobili takim chirurgicznym cięciem, zanim by tam zdążyli wszyscy popłakać, to byśmy wszystkich spakowali, wyrzucilibyśmy po prostu, a ten się po prostu postawił. I Księgu, jest taki dowcip jeszcze z czasów PRL-u, tak żebyśmy to, że siedzi sobie baca i rękoma w ekstrementach grzebie, wiesz, i podchodzi do niego taki zbulwersowany turysta i mówi, bato, co wy robicie? A to jeszcze czasu, właśnie mówię PRL-u, mówi, a ja sobie milicjanta z gówna lepiej. Mówi, co? No oczywiście jako członek partii pobiegł, niedaleko stał milicjant i mówi, panie milicjancie, tutaj właśnie siedzi, takie zgorszenie wywołuje baca, grzebie rękami w ekstrementach i lepiej mówi milicjanta z tych ekstrementów. No i podbiega milicjant i krzyczy, mówi, co to jest? Słyszałem, że wy z tego lepicie milicjanta. A on mówi, nie, na milicjanta to mi gówna nie starczy. I to tak mniej więcej wygląda. Niektóre rzeczy. Także spodziewam się, że się nie uda. No to się nie uda. Natomiast no oni robią restaurację PRL-u piękną. To nawet wczoraj zwrócił uwagę Donald Tusk, że te postulaty sierpniowe niedługo zaczną nabierać aktualności. Tam były między innymi postulaty, żeby informować o działaniach opozycji, o tym, że jakiś komitet powstał w telewizji, o tym, jakie ma żądania. Żeby to był jedna z żądań, no bo tam nie było internetu, tam nie było alternatywnych mediów i jak o czymś nie powiedziano w TVP, to po prostu nie istniało, istniało tylko w poczcie pantoflowej tak zwanej. My to mamy pod tym względem, oj wiecie państwo, jak Jarosław po prostu nienawidzi tego, kto wymyślił internet. On nie wie, ale gdyby on go dopadł, kto to jest, kto to był, po prostu... Go pogryzł. No, znaczy to jest po prostu ten moment, w którym on, bo on ma infrastrukturę, Jarosław ma infrastrukturę taką w głowie do rządzenia dyktaturą w świecie, dyktaturą dwudziestowieczną, ale nawet nie tej z końcówki, tej z pierwszej połowy XX wieku. Czyli Jarosław świetnie by układał dyktaturę lata 30., 40., 50., do tamtych możliwości technologicznych. Wiecie Państwo, to jest tak, jak ja uwielbiam po prostu, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 7 lat prenumeruje moje billingi. I no, drodzy Państwo, no można, no, tylko czego oni się z tego dowiedzą? No dowiedzą się do tego, do kogo dzwonię. Albo kto do mnie dzwoni i tyle, no bo jakbym powiedział, miał jakikolwiek tajny pomysł na cokolwiek, no to pierwsze co robię,
to wiecie Państwo, to jest to, że na przykład takie ubeckie, może no ścierwo, no, bo jak to inaczej nazwać, nabija się z tego, że ja proszę kogoś z rodziny o przepis na ciasto marchewkowe i to ma być, i to ma mnie przerazić, że oni słuchają. To ta informacja, niezwykle istotna informacja. To jest po prostu, ma mnie przerazić o tym, że oni, że on pokazuje, że ma dostęp do mojej techniki operacyjnej. No, włożysz lodówkę, a tu wyjdzie ten pan, co przykłada pistolet do głowy nagle u ciebie, tak rozumiesz? Tak. To jest tak, no, to jest, drodzy Państwo, to jeszcze opowiadamy o tym, panie, bo bardzo, bardzo, bardzo nas ucieszyło, w jaki sposób gania. No, to po prostu czekamy po prostu, aż zacznie wywierać naciski na panią, na to, żeby na pewno nam niczego nie powiedział. I żeby na pewno nie odpowiedziała na pytania, które do niej wyślemy. No, żeby broń Boże tego nie robiła, bo sobie zaszkodzi, bo sobie pomóc już nie może, a jak po prostu, a jak potwierdzi. Bo on jeszcze będzie 40 parę dni rządził. Prawda? To jest. Warto, no, warto wnioskować w przyszłość. Tak, to 40 parę dni, drodzy Państwo, to strasznie dużo czasu. Szmat czasu, naprawdę. Jarosław Kaczyński. Drodzy Państwo, no jak ktoś takie, jak mając wiedzę na temat tego typu zachowania, jeszcze raz, jak mając wiedzę na temat tego, że podwładny zachował się tak z bronią, jak można zostawić go w służbie, jak można go awansować, jak można powierzać mu, nie zdymisjonować go natychmiast, jak można powierzać mu bardzo ważne obowiązki, jak można traktować tego człowieka w jakikolwiek sposób poważnie. Teraz funkcjonariusze, zastanówcie się, bo znacie tą sprawę. Zastanówcie się, czy taki człowiek może być waszym przełożonym? Czy taki człowiek może być człowiek, który po prostu po alkoholu przykłada broń do głowy tego? Drodzy Państwo, no. Nie będziemy już mówili o innych sprawach, niezwykle nie, poważnych aspektach. Na razie nie na będzie. Razie nie. Na razie Bo, nie będzie. Jak wiecie, wiążą się z tym że niezwykle poważne sprawy. Natomiast to jest tylko taki prosty przykład, kogo to też jest do pana Jarosława Kaczyńskiego. Z kim pan, my panu czasem nawet serdecznie współczujemy. Stało się coś? Wystrzelił z granatnika? Nie. No widzisz? Tak, o, prawda? To wiecie państwo. To latał może śmigłowcem, ludzi rozwalił, nie. Państwo myślicie, że brak dymisji dla granatnikowa to jest jakaś nowość, jakieś specjalne potraktowanie faceta. No nie, no Mariusz Kamiński, co ma, co to wina faceta, że bawił się granatnikiem i wystrzeliło? No to wiecie państwo, jaka byłaby miazga, gdyby temu tego, to trzeba byłoby ogłosić, że funkcjonariuszka się zastrzeliła. Po prostu wpadła w depresję i się zastrzeliła. No bo tak trzeba byłoby to pewnie ogłosić. No bo to już a teraz już mówię mniej zabawnie. Oni po prostu, oni, to są po prostu, to nazwanie tego gównażerią to nawet jest za duży komplement. To są ludzie, którzy w żaden sposób nie dorośli do funkcji, które zajmują. To są ludzie, którzy używają służb w sposób prywatny. To jest dla nich jest kamieniem obrazy, że my broniąc się jesteśmy w stanie po prostu poruszać się po ich zakazanym terenie, że my nie stoimy, przepraszam, i nie czekamy po prostu pod ścianą, aż oni po prostu trafią nas tym plutonem egzekucyjnym, po prostu, który tam sobie ustawili, że my po prostu śmiemy po prostu, jak to, łamać prawo. Przecież to jest łamanie prawa. Nie, tak koleś, łamanie prawa to jest są wasza inwigilacja nas. A my działamy w stanie wyższej konieczności i w stanie wyższej konieczności po prostu zbieramy dowody waszych przestępstw. To jest taka drobna różnica. Bo to, co zbierzemy i zebraliśmy, a dużo tego zebraliśmy, zostanie po prostu wysypane na biurko przyszłych prokuratorów krajowych, generalnych. A Wąsik z Kamińskim to wiedzą osobiście, jakimi dokumentami dysponowałem w 2006 roku, jakim pokazałem i co chcieli, że tak powiem, zatrudzić mnie na pniu w tej centralnej biurze antykorupcyjnym, które wówczas. I dotyczą teraz te dokumenty poprzedniego rządu. Nie. Znaczy to dotyczą tych ostatnich 8 lat, drodzy Państwo. To jest ten Jarosław Kaczyński, człowiek, któremu zostało tydzień prawdziwych rządów. 6 dni Jarosława Kaczyńskiego. 6 dni, podczas których wszyscy będą się do niego uśmiechać, wszyscy go będą traktować poważnie. A 7 dnia będzie już problem z tym, kto Jarosławowi przyniesie herbatę, kto mu gazetę przyniesie. Pamiętajcie, drodzy Państwo, to też jest Jarosław też jest nie do końca jeszcze
takim, no jest, znaczy jeszcze kontaktuje z rzeczywistością. Wiecie dlaczego? Między innymi dlatego, że gazetę, którą każe sobie kupować, to jest gazeta wyborcza. Nie każe sobie gazety polskiej codziennie. Gazeta wyborcza to jest gazeta, którą Jarosław czyta codziennie. W formie papierowej, drodzy Państwo. To znaczy, on każe, drodzy Państwo, po prostu przynosić gazetę wyborczą w formie papierowej. To jest ważne. Na przykład, jak leżał w szpitalu, to był pewien problem, miał jeden z ochroniarzy, bo łaził i nie mógł znaleźć tej gazety. To, drodzy Państwo, ta wędrówka, nie uważacie, że to jest takie budujące, że dyktator po prostu leży w szpitalu, a jego ochroniarz, po prostu pozbawiając go jakiejś tam części ochrony, po prostu chodzi i szuka gazety wyborczej dla szefa. To jest po prostu piękna historia, drodzy Państwo. Pokazujące, jak Jarosław ceni Kaczyński niezależne dziennikarstwo, prawda? Lepsze niż wszystkie reklamy. Tomku, Wie pan się. przesilenie nastąpi po przegranych wyborach. Jarosław Kaczyński po prostu nie utrzyma władzy. To jeszcze się nie zdąży Sejm zebrać, a Jarosław już będzie honorowym prezesem. Faktycznie tak. Faktycznie będzie honorowym prezesem. Będziecie państwo świadkami, bo Jarosław Kaczyński w sposób taki spektakularny będzie chciał pokazać, że on dalej rządzi. A w jaki sposób pokaże, że dalej rządzi? Będzie musiał ściąć spektakularnie i zetnie. I zobaczymy kogo. To będzie niezwykle istotne. Pokaże, nie, ja mam ostatnie słowo. A my na to patrzymy, no mamy wielkie torby popcornu, siedzimy i czekamy. No. Jaryca, ścinaj, pnij, chłopie. No i to tak, czy nie chłopie, jak tam to tam, przy 17 czy Rozumiem, po czy 17? właśnie chciałem Nie chcę, powiedzieć. bo to nie chcę, żebym się naraził. Jakoś to trzeba Zawsze być chcę. spokojnie. Także to może, czekają nas naprawdę bardzo ciekawe dni. Zobaczycie państwo. Nagle zobaczymy, kto przejmuje tam władzę, bo tam władza już powoli Jarosławowi jest taka zabierana z tych starczych rączek, tak mu zabierają tego cukiereczka, już mu tak wyciągają. I Jarosław teraz, dlatego zobaczcie, żeby wojna do 4 rano toczyła się na Nowogrodzkiej o to, żeby jeszcze przez te kilka dni mógł dokonać zmian, a oni naciskali, żeby już nie mógł dokonywać zmian. Czy on tego nie rozumie? Na czym on siedzi? Chodziło o kilka dni. I oto była awantura, że jeszcze może dokonać zmian. Wiecie Państwo, o co tak naprawdę chodzi? Prokurator Justyna Rzozowska z Lex Super Omnia, czyli Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów, wczoraj odniosła zwycięstwo. Sąd prawomocnie umorzył sprawę, ponieważ Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie istniała, była nielegalna, w związku z tym nie mogła uchylić immunitetu. To jest, drodzy Państwo, ten case, niestety, ale bo drodzy Państwo, za to tego, tak samo jest we wszystkich sprawach sądzonych przez neosędziów. Tak samo jak nie mogą li uchylić immunitetu, bo izba była nielegalna, tak samo neosędziowie nie mogą skazywać, nie mogą orzekać. Różnica jest taka, skazanie dotyczy procesów karnych, orzekanie dotyczy procesów cywilnych. Wszystkie te rzeczy, które Jarosław Kaczyński zrobił, to jest jeden wielki burdel prawny. To jest po prostu, drodzy Państwo, oni to zrobili celowo. To znaczy, Zapowiada, że dokończy go jeszcze, tak tak, spoglądam. drodzy Państwo, to jest, jak mnie to po prostu, drodzy Państwo, pozbawiło jakichś resztek złudzeń. Ja mówię, wiecie Państwo, jak tam się mówi o tych symetrystach, tam jakieś tam może motywacje, że kategoria. Nie, drodzy Państwo, czysta, żywa kasa. Ja jestem w stanie uwierzyć, drodzy Państwo, że takim pożytecznym idiotą jest Marcin Meller. To w to jestem w stanie uwierzyć. W jednego takiego Tak. politycznego idiota, on mi pasuje profilowo po prostu, gdzieś tam chlapnął i tu jestem w stanie po prostu uwierzyć w to, że to jest ten pożyteczny idiota, który gdzieś tam dopatrywał się jeden, drodzy Państwo. Też głowy bym sobie nie dał uciąć, ale jestem w stanie uwierzyć w jednego. Natomiast w to, że potem reszta siedzi po prostu jak na po prostu tureckim kazaniu i tak po prostu nie reagują. Moment, w którym wychodzi Kaczyński, mówi: dorżne sądy po wyborach. Bo po prostu dorżne, tym razem się nie zawahamy, po prostu dojedziemy i będzie praworządność. Praworządność w sądach Jarosław Kaczyński rozumuje tak, że sądy muszą orzekać na korzyść Tak jak państwa. ja chcę, będzie tak jak ja Tak, chcę. bo na tym polega cała zabawa, drodzy Państwo. Oni mają
Jarosław Kaczyński nie do końca wie, na jakich zasadach my funkcjonujemy i dlaczego my się ich nie boimy. No to kiedyś, drodzy Państwo, to też to do Jarosława Kaczyńskiego poświęcimy, przypomnij Tomku, to w tym tygodniu po prostu wytłumaczymy mu, na czym to polega. To nie jest, drodzy Państwo, żaden, jak oni uważają, że jesteśmy psychiczni, bo tylko psychiczni by się ich nie bali. To, drodzy Państwo, kiedyś już tak władza ta sowiecka tak robiła, że uważała, że jeżeli ktoś atakuje najlepszy ustrój na świecie, czyli ustrój Związku Sowieckiego, to oznacza, że jest niespełna rozumu, bo przecież człowiek, który jest normalny, no nie krytykowałby najlepszego ustroju na świecie. Więc Jarosławowi Kaczyńskiemu i im wszystkim wydawało się, że stworzyli groźną to. To wyjaśnimy Państwu, o co w tym wszystkim chodzi. Problem polega na tym, jest, że wyżej wała nie podskoczysz. I to jest mniej więcej w ten sposób, że no, czy oni mogą kogoś skrzywdzić? No mogą kogoś, mogą zamknąć kogoś w więzieniu, mogą kogoś sponiewierać, mogą w jakiś tam sposób, no nie wiem, zniszczyć karierę, zniszczyć, pomówić tego. Natomiast co do zasady, to oni niewiele mogą. I to jest. Zostać kukizem pewnie. Zostać kukizem. Ale o kukizie to, drodzy Państwo, zrobimy osobny materiał. No bo się szmacie należy Jarosława Kaczyńskiego. Tam jest, drodzy Państwo, ja uwielbiam oglądać te Pawły Kukizy sprzed 4-5 lat. Jarosław Kaczyński mnie nie kupi. Nigdy nie będę członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo. I zostałem wielkim członkiem. Bo... Ale wielkim członkiem. Wiecie Państwo, ja mam to szczęście, drodzy Państwo, mam 44 lata z hakiem, ale funkcjonuję w tych mediach strasznie długo, drodzy Państwo. To już, to mój dramat polega na tym, drodzy Państwo, że ja dłużej pracuję w mediach niż nie pracuję, niż żyję. Znaczy to jest tak, że dłużej pracuję w mediach niż żyłem bez mediów. I ja śmieję się, że moim głównym osiągnięciem jest to, że nie muszę kasować swoich tekstów dziennikarskich, że nie muszę, że mniej, jak ja to mówię, poglądów specjalnie nie zmieniam. Czasami się lepiej są one umotywowane. No powiem Państwu, że na przykład zmieniłem poglądy, że byłem bardzo krytyczny w stosunku do rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Uważałem, że i PSL-u. Uważałem, że za wolno, że za wolno nie się... Niepowoda w kraniec. Jak tak może być? Tak. Ja po prostu uważałem, myśmy uważali, że można szybciej, można ten. Natomiast, drodzy Państwo, to jest... Ja się... Wraca ciepła woda, ludzie. Tak. To ja już chcę ciepłej wody w kranie. To znaczy zderzenie rządów Donalda Tuska z rządami Jarosława Kaczyńskiego to było nie, okej, okay, to już... Prokuratura Seremeta, niech już będzie, kurta. Nie, prokuratura Seremeta, drodzy Państwo, bo to jest tak, że oni czasami na przykład krzyczą do Donalda Tuska, do tych, ale bo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego za waszych rządów weszła do redakcji wprost. Powiedzmy jeszcze raz. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła do redakcji wprost na polecenie prokuratury, która była kompletnie niezależna, a szefa prokuratury zarządów Donalda Tuska wybrał prezydent Lech Kaczyński spośród kandydatów, których zaproponowała im prokuratorzy sami. To była piękna idea, drodzy Państwo, niezależnej prokuratury, przepraszam za takie proste powiedzenie, do której niestety prokuratorzy nie dorośli. To znaczy prokuratorzy dostali informację, że politycy chcą wziąć łapy od siebie i zacznijcie się po prostu tak jak sędziowie. Bo to też, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my ogłosimy, to wiecie Państwo, to, że Jarosław Kaczyński skrzywdził Polskę, to polega na tym, że on, że teraz jak zostaną wywaleni po prostu, jak zostaną przywrócone prawa, to nie jest tak, że ta niezależność sędziowska wróci. To, drodzy Państwo, nie jest tak, że jak ktoś bił dzieci przez 5 lat, to jak przyniesiemy je do dobrej rodziny, to one nagle będą już teraz kochające, miłe, nie będą się chować pod stołem, będą uśmiechnięte i będą się świetnie uczyć. Sędziowie niestety zostali trochę potraktowani właśnie jak takie dzieci, czy po prostu ojciec po prostu znęcający się, to jest właśnie ten Ziobro, który po prostu, że ma być tak, jak ja chcę. To jest, wiecie Państwo, to jest najgorsza rzecz, którą oni mogli zrobić. To naprawdę, to są, oni po prostu skrzywdzili. Demokracja jest umową społeczną. W demokracji, drodzy Państwo, to jest piękne gesty Donalda Tuska właśnie jako premiera. Pierwsze, zostawiam Mariusza Kamińskiego. Tak. Niech to się stanie zwyczajem politycznym, że rząd
zostawia na stanowisku szefa CBA, zostawia przedstawiciela opozycji. Albo w ogóle tego. Zróbmy z tego zwyczaj. Tego nie można zapisać. Tego nie da rady zapisać po prostu w prawie. To trzeba mieć w kulturze politycznej. Umawiamy się... Było dżentelmen argument, potrzebny dżentelmen, Janku, do tego. Tak, tak, to jest tak. I to jest tak, i to jest to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą oni chcieli zrobić, to chcieli właśnie zabrać sobie uprawnienia i zabrali sobie. I kiedy w 2014 roku część Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i część CBA postanowiła dogadać się, no część CBA była dogadana, powiedzmy, część Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzgodniła swoje kariery, dostała później nagrodę w spółkach Skarbu Państwa albo placówki dyplomatyczne. Jeszcze raz, panie pośle, Szlapka, to jest poseł z koalicji, tego niech pan nie wierzy ludziom, którzy przychodzą do pana i opowiadają panu, że są zesłani na placówki dyplomatyczne, które sobie sami wybrali. Walczyli o nie, prosili. To są ludzie, którzy przez 2 lata nadzorowali pracę operacyjną w latach 2005-2017, 2015-2017. To jest raz. Dwa, to są ludzie, którzy jeszcze za poprzednich rządów nadzorowali sprawy, uwaga, Amber Gold i uwaga, sprawę afery taśmowej po to, to drugą, żeby nie złapać tych, którzy są naprawdę winni i nie ukarać. Więc jeżeli pan jest wprowadzony w błąd, to prosimy uważać, bo my, żeby było jasne, my wyprostujemy, to jest tak, wiecie, to tak jeszcze do bezpieki, która to nagrywa i będzie to odsłuchała. Widzicie, to jest ten moment, w którym to nie wy będziecie wychowywać nas, tylko my będziemy wychowywać was. To jest stąd. Szanowni Państwo, historia bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Tajne lochy Putina, podziemne miasta Rosji. To jest temat wykładkowy, który napisał dla nas były oficer wywiadu, czy oficer wywiadu w stanie spoczynku. Drodzy Państwo, to jest naprawdę świetny przewodnik po takich, po trochę niesamowitych historiach. To są nie tylko rosyjskie miasta, bo jest i Odessa, ale generalnie chodzi o połączenie dawnych lochów, dawnych podziemnych przejść z nowoczesnymi schronami. To, drodzy Państwo, robią się prawdziwe podziemne miasta. Moskwa tutaj króluje. Tutaj nie bez powodu jeden z autorów fantazy umieścił cały cykl o metrze moskiewskim, które stało się jakimś takim miejscem przebywania ludności ocalałej z kataklizmu po wojnie nuklearnej. Bardzo ciekawa historia w sensie o lochach Putina w Moskwie. Oprócz tego jest o śmierci Bogdana Piaseckiego, syna przedwojennego faszysty Bolesława Piaseckiego, powojennego agenta NKWD. Dlaczego ktoś zamordował mu syna? No, drodzy Państwo, wiadomo, że ze zemsty, wiadomo, że na nim. Dlaczego? O tym, drodzy Państwo, w najnowszym numerze Historii bez cenzury. To tak nawiasem mówiąc jest zagadka, która czeka jeszcze na swoje takie ostateczne rozwiązanie, bo jeszcze żyją osoby, które gdzieś tam mają pamiętniki. Drodzy Państwo, tak w ogóle to ktoś mnie ostatnio zapytał o to, nie wiem dlaczego mnie, co ja wiem na temat pamiętnika Ludwika Dorna. To taka dygresja. Oprócz tego... Polscy królowie gwałciciele, to jest historia na podstawie kronik. No, drodzy Państwo, takie, nazwijmy to, średniowieczne mitu. Oprócz tego świetny tekst redaktora naczelnego Historii bez cenzury Aleksandra Pińskiego, prywatnie mojego brata, na temat tego, jak sędziowie amerykańskiego Sądu Najwyższego pilnowali najpierw niewolnictwa, a później podziału rasowego, czy tych nie tyle podziału rasowego, co po prostu dyskryminacji rasowej do prawie lat 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ludzie, którzy są dzisiaj wymieniani jako ikony i twórcy demokracji. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, polecam. A teraz Tomek, tak? Jeszcze właśnie wracam do tego słynnego policjanta WTO. I wiesz, wy chcecie teraz szybko tą sprawę spłycić, mówiąc delikatnie. No od razu ciach, wiadomo, że już wywaliliście go z policji. Ja nie wiem, dlaczego ma tylko teraz zarzuty na razie sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa. No to jest, tam jest chyba dużo, dużo więcej rzeczy. No i wiesz, na pewno jest tam grupa przestępcza, ale czy dalej nie będzie tam tych wszystkich tematów związanych z artykułem 130? W jakim stopniu ty o tym wiedziałeś? To jest poważny, poważny problem.
I zrozum jedno, jeśli to tłumaczę, ten policjant to dokładnie rozumie. Wam zostało 40 parę dni, a on będzie miał dużo do powiedzenia po tych 40 paru dniach. Pilnuj go, żeby mu się nic nie stało, żeby on przeżył w tym więzieniu. Pamiętaj. Weź, pilnuj go. Ale weź przykład z Tomka, Wąsik, i zatrosz się o przyszłość. Wiesz, z którego Tomka. No. Szanowni Państwo, do zobaczenia.